Dobra, tu mamy przejście, które jest legitne. Przynajmniej tak mi się wydaje i mam nadzieję, że tak jest. O Jezus Maria, ledwo to przeżyłem. Dobra, udało się, uszliśmy jakoś z życiem, moi drodzy. Teraz pieprzona pszczoła została, czy tam osa, czy kij wie w sumie co to jest. Ja bym to nazwał w sumie osą, ale... whatever. Dobra, musimy zejść na dół. Jak widzieliście przed chwilą, tutaj walczyłem z tymi, z osami, pszczołami, whatever. Tam na dole, jak mogliście zobaczyć, są drzwi zamknięte kłódką i pod nimi są też drzwi. I zastanawiałem się, czy czasem nie musimy teraz wrócić do tych krat, żeby tam jakoś się dostać, wiecie? Tak więc poczekajcie sekundkę, ja tutaj postaram się wymyślić jakąś taktykę, by zdobyć przy okazji Dream Key'e oraz pozostałe koła zębate. Dobra, udało się! Jest! Udało się! Dobra, elegancko. Elegancko. I teraz muszę tam się dostać. Dobra, pamiętam. Co prawda, kurde, ledwo z życiem, żebym uszedł, ale się udało, kurde, to jest najważniejsze. Przynajmniej sobie trochę tych zetek nadrobimy teraz. Ja pierdzielę. Ej, no przyznam, że poziom trochę mi dał w dupę teraz. Dobra, udało się. Jakoś żyjemy. 37. Jesteśmy u góry. Elegancko. A tutaj teraz 40 potrzebujemy. Ale tu już mamy zdobyte, więc gdzieś koła zębate żeśmy zgubili. Pytanie gdzie? Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Czterdziestu potrzebujemy, no kurde, ja to wiem, ale gdzie? No to jest bardzo dobre pytanie, gdzie to może być. O, dobra, tu jest. Okej, mamy w takim razie jednego Dream Key'a dodatkowego, czyli mamy 3 Dream Key'e niebieskie oraz 40 tych kół zębatych, więc dobra, możemy iść tutaj sobie drzwi już otworzyć. Elegancko. I to jest ostatnia sekwencja, tak? Gdzieś zgubiłem... Gdzieś zgubiłem jednego Dream Key'a, a tam już jest koniec poziomu, więc... Cholera jasna, gdzie on jest? Gdzie ja Dream Key'a zgubiłem? No halo! Ja pierdzielę, teraz trzeba będzie szukać jeszcze Dream Key'a. Jezus Maria! Wiedziałem, że tak w końcu kiedyś będzie. Tak, tutaj był ostatni Dream Key. W takim miejscu, kto by się kuźwa domyślił, tak szczerze? No kto? Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, jestem z powrotem i w taki oto sposób ukończyliśmy pierwszy poziom z czwartego światu. Świata. Whatever. Po prostu, kuźwa, to był naprawdę dramat. Ten świat, znaczy ten poziom to był po prostu istny dramat i ja już się boję o pozostałe poziomy w tym świecie, naprawdę. Autentycznie boję się o pozostałe poziomy. Przynajmniej mamy dwa poziomy już zaliczone, bo mamy i wyścig, i ten.
No i ten pierwszy poziom z tego świata zaliczony. Warto byłoby zapisać. Okej, 23 na 40 tych Wingsów uratowanych, tak więc ponad połowa gry już, moi drodzy. Ponad połowa gry, nie denerwujmy się, idźmy po prostu dalej do przodu. No dobra, no to teraz trzeba znaleźć sobie poziom. Tu jest bosik. Okej. Więc tutaj będzie następny poziom, który będzie na nas czekał. Ta. Tippy Toe Temple. A brzmi fajnie ta nazwa, więc zobaczymy, może to będzie fajny poziom. Okej, jesteśmy tutaj w jakimś pomieszczeniu na samym początku. Okej, dobra, tam coś gościu gadał. Generalnie jesteśmy, wow, w jaskini. I to jest ta świątynia cała, tak? Można i tak w sumie to nazwać. Dla mnie to jest bardziej jaskinia, ale no okej, no. Co kto lubi. No z tymi kurde osami to trzeba szybko się uporać, bo naprawdę one potrafią być bardzo upierdliwe, jak sami zresztą widzicie. O, już leci tu kurde kolejna. Kolejna kurde, co chce mnie bzyknąć. Nie uda ci się. Tu mamy dreamki i tu mamy dreamki, więc dwa razy dreamki. Tam nie doskoczę jeszcze. A, widzicie, tam na dole jest przejście. No, to płyniemy szybko. Szybko, 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 kurde, tumble. Ale ty wolno płyniesz. No, ale mamy 10. Czyli już byśmy tam sobie tą bramę odblokowali. W sumie to ten poziom wczoraj też sobie ćwiczyłem. Tylko nie mogłem go przejść. Dlatego teraz, jak widzicie, go przechodzę tutaj na żywo. Z wami. W sensie na żywo, takie powiedzmy pseudo na żywo, bo to jednak na odcinku jest, no ale... No, sami wiecie, o co chodzi. Dobra, to zobaczmy, co tutaj będzie. O! Zetki mamy. Sobie nadrobimy. No to nieźle sobie nadrobiliśmy, nie powiem, że nie. Okej, Rough i Tumble, czyli mamy jeszcze 4 te. 4 żetoniki, będziemy mieli żyćko. O, Zetki mamy nadrobione i to jest bardzo fajne. Dobra, mamy tutaj, widzę, portale. Znaczy, portale, w sumie bardziej bym powiedział przejścia. Mamy dwa przejścia w sumie i mamy ile? 10 tych kół zębatych, więc tutaj nie przejdziemy sobie na razie. O, to jeszcze przy okazji Dinusia mamy. Kto by się tego spodziewał, że jak odpalę te drzwi, to zaraz pułapka tak zwana trochę będzie. No, ja się tego oczywiście, że nie spodziewałem. Ale przy okazji Zetki mamy. To w ogóle mi strasznie przypomina tą komnatę z Crasha Twin Sanity, gdzie żeśmy kurde Spyro spotkali, pamiętacie, nie? Kurde, stare dobre czasy. Dobra, nie wiem, gdzie teraz jestem, tak szczerze. Ale trochę tych Zetek sobie nadrobimy, więc... Znaczy nadrobimy, nadrobiłem. Więc to mi się, jakby to można powiedzieć, podoba. Łagodnie mówiąc. Pająki tu są. Uuu, to jest słaba sekwencja dla arachnofobijczyków. Dobra, mamy tutaj ninja. O, ninja mamy. Bardzo fajny też power up.
No, troszeczkę tych zetek się nadrobiło, elegancko. I żeśmy tutaj wyszli, czyli teraz tędy nie musimy już iść. Możemy teraz iść tutaj albo tutaj. Ale zanim tu pójdziemy, to zobaczmy, co tutaj jest najpierw. Jakieś przejścia mamy, kurde. A tu możemy sobie power up ten trochę przedłużyć. Aha, i to jest to przejście, tylko że z innej strony. Okej, czyli możemy iść dalej tutaj. Elegancko. Dobra, to teraz sobie przedłużmy power up i możemy iść po prostu do przodu. Przy okazji tam może Dream Key'a zbierzemy i kurcze pieczone zbierzemy tego, Wingsy. Tu mamy skrzynki jakieś, więc warto byłoby zobaczyć, co tam jest. Okej, koła zębate są. Nie ma tu żadnej ściany przesuwającej się, oczywiście, że nie ma. Możemy iść dalej. Zobaczmy, co tutaj będzie. Zetki są. Jezu, ile zetek. Ale ta gra mi ratuje dupę teraz, nie? Trzydzieści. Dobra, wróciliśmy się. A zobaczmy, gdzie tamto przejście będzie nas prowadzić. A, czyli w zasadzie tutaj też. Okej, czyli nic szczególnego, żeśmy nie odblokowali. Okej, czyli tutaj mamy zaliczone. Dwudziestki mamy zrobione, dziesiątkę, dwudziestkę mamy też zrobioną, więc teraz możemy do przodu iść. No właśnie, tutaj nas jeszcze nie było. O, i żyćko przy okazji mamy. Ale dalej mamy tego. Cofnąć się trzeba, przecież tam był Dream Key, który łatwo można było zebrać. Ja zapomniałem kompletnie o nim. Czekaj ta, ludzie, przecież możemy tutaj go łatwo tak zebrać. Dokładnie. No. Ja już sam, kurde, siebie strollowałem trochę. Idziemy do przodu. Teraz możemy lecieć dalej z koksem. Dobra, więc teraz tak. Tu mamy zablokowane przejście. Czemu mnie to nie dziwi? Idziemy teraz sobie tutaj. Tu mamy żetoniki. Tu mamy zetki, też się przyda. Tu mamy odblokowane drzwiczki, więc teraz się cofamy. Ładujemy sobie na nowo ninja. I szukamy, kurde, dwóch Dream Key'ów oraz jednego Wingsa już. Ale powiem wam naprawdę szczerze, kurde, ten poziom mi strasznie Tomb Raidera przypomina jedynkę. Nie wiem, czy to są jakieś znaki, że kurde, Michał, zrób w końcu tego Tomb Raidera na kanale. No ale trzeba będzie się w końcu zabrać, no taka jest niestety prawda, lub stety. Zależy od punktu widzenia. O! Ale sobie tu ładnie odblokowałem. Dobra, czyli teraz zmieniliśmy się z powrotem w naszą normalną formę. Czyli no niestety, no może być teraz trochę ciężej, aczkolwiek mamy 3 Dream Key'e. Więc oznacza to, że gdzieś niedaleko musi być ten ostatni, chyba że znowu będzie ostatni, kurde, w tak posranym miejscu, gdzie ja bym się w ogóle nie domyślił, że on jest. No to trochę będę zdenerwowany, nie powiem, że nie. C!
Coś mi to zwiastuje, powiem wam szczerze. Dlatego ja się przygotuję, wiecie? Przygotuję się w taki sposób. Jest continue point. To mi się podoba. Czyli to jeszcze nie jest koniec. Tu nic nie ma. Musimy schodzić w dół w takim razie. Chyba, że tu gdzieś coś będzie schowane. Ale na razie nic nie widzę takiego. Auć. Trzeba sobie pozbierać zetki. Nie. Tak łatwo ich nie stracimy. Nie ma takiej opcji. Nie po to je zbierałem, żeby je tak łatwo stracić. A, dobra, i tu jest Dreamki. Okej. Jak zwykle musiał być gdzieś z boku schowany, ale dobra, to już na to nie narzekam, bo przynajmniej się nauczyłem z poprzedniego poziomu. Swą drogą, te kamienne cegły tutaj z boku, te popękane, bardzo mi, kurde, przypominają Minecrafta, nie? I ogólnie lubię takie budowle z popękanych cegieł, dlatego w Minecrafcie bardzo lubię na multiplayerze sobie robić takie różne wieże z popękanych cegieł, czy różne domki, tak więc no... Bardzo mi się to podoba i fajnie, że coś tutaj takiego też jest. No. I w taki oto sposób zaliczyliśmy sobie drugi poziom już. Mamy... A nie. Wróciliśmy tutaj. 4, 4, 0. No to chciałbym teraz wyjść z poziomu. Jak się stąd wychodzi? Dobra, tu jest jeszcze wyjście. Tam to w ogóle trochę popieprzyłem, bo zamiast pójść wyjściem, to poszedłem po prostu na samą górę, czyli tak jakby sobie sekcję powtórzyłem, więc teraz dopiero przeszliśmy przez prawdziwe wyjście. Tak więc troszeczkę ja tutaj fejla, żem strzelił. No dobra, no to zostaje nam tylko jeszcze jeden poziom, więc teraz trzeba go poszukać, gdzie on dokładnie jest. I wtedy będziemy mieli bossa. I po bossie będziemy mieli koniec. Tylko najpierw trzeba znaleźć ten poziom, a ja nawet nie wiem, gdzie on jest. Bo nic na to nie wskazuje, żeby on byłby gdzieś blisko. A tutaj jest jakieś przejście. Trzeba przepłynąć przez nie. Widzicie? Kurde, bym nie znalazł go. Ale fajnie ta muzyka brzmi, tak, ta podwodna. Dobra, tu jest ten poziom. Drip Drop Swamp. Okej. Zanim tam pójdziemy, może warto zapisać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie lepiej, jak zapiszemy. Witam serdecznie. Jestem już po zapisaniu sobie stanu gry. I możemy... piąć się do teraz tego ostatniego poziomu przed bossem. I co? No i po tym świecie, no kurczę, kończymy sesję i będziemy mieli już piąty świat. I to się okaże, co to będzie za świat. Dobra, tak więc... O, dobra, szybko. Kurde, ogarnij się, Tumble. Co ty robisz? Drip Drop Swamp. Okej, czyli coś z bagnem będziemy mieli. Kurde, czyżby tereny Shreka tutaj byśmy nachodzili? Kurde, Shrek w 40 Wings? No to by było coś głupiego. Coś bardzo głupiego. Coś wyjątkowo głupiego. Wszystko mnie, kuźwa, pod wodą atakuje! Rozdymka zasrana! Jeszcze, kurde, u góry te zasrane pszczoły! Czy tam osy? Czy, kurde, nie wiem, szerszenie? Nie, no to są osy. Ja pierdzielę, ledwo co poziom zaczynamy, a już w pierdol dostaję.